Witam witam tutaj Terra i witam was e, słuchajcie w pierwszym filmie po dwóch miesiącach w którym widzimy właśnie więcej niż moim jednym koloniem mrówek czyli Camponotus e, Nicobarensis i co jak widzicie po tytule słuchajcie musimy je sobie e, generalnie rzecz biorąc e, ogarnąć między innymi kolonią w probówkach musimy podpiąć ich areny oraz wszystkie mrówki musimy gruntownie nakarmić powiem wam również dzisiaj jakie między innymi mam plany w ogóle na ogarnięcie tych aren tych kolonii i co planuje dla nich w tym roku. Więc co, słuchajcie? Zapraszam do oglądania. Tak więc w tym momencie jesteśmy już przy pierwszej kolonii, którą mamy na dzisiaj zaplanowaną, czyli są to słuchajcie Nigery i krótko mówiąc, co się u nich stało? Jak możemy zauważyć, jest tutaj w tym rogu dokładnie jest tutaj słuchajcie trochę trupów. No bo niestety w przypadku zimowania musimy liczyć się z tym, że jakaś część kolonii może nam zwyczajnie rzecz biorąc paść, ale kolejna rzecz, którą się zacząłem szczerze Wam powiem zastanawiać są te takie grudy piasku w tym miejscu. Zaczęło mnie to niepokoić, ponieważ no, grudy piasku oznaczają wilgoć, a wilgoć oznacza złe rzeczy w większości na. E, arenie i co? Generalnie w planie, słuchajcie, w, e, za chyba dwa tygodnie ujrzycie film e, z rearanżacji tego formikarium, ponieważ no jeśli spojrzymy na cały kształt tej areny, to jest ona generalnie rzecz biorąc brzydka. E, mi się już nie podoba, dlatego e, będę chciał po prostu coś na niej zmienić. I skoro Wam już mniej więcej opowiedziałem o planach e, na tą arenę, to myślę, że możemy dać e, mrówkom jedzenie. Po hibernacji powinniśmy je porządnie nakarmić dlatego dostaną coś takiego jak widać jest tu trochę miodu trochę mącznika na pewno im to wystarczy na odbudowanie sił po hibernacji i po prostu za ten tydzień będę im rearanżował arenę oczywiście z tego będzie film i ostatnią rzeczą którą chciałbym wam pokazać jest właśnie to co widzicie w tym miejscu czyli Cała kolonia z gniazdem już nawodnionym, ponieważ o ile dobrze pamiętam, wczoraj czy przedwczoraj dałem im tutaj troszeczkę wody. U góry jeszcze nie ma żadnych robotnic, tu nie ma żadnych robotnic oraz tu nie ma. Natomiast w tym miejscu możemy zauważyć całą kolonię. Absolutnie wszystkie robotnice tutaj siedzą. Jak widać na dole, możemy zauważyć malutki pakiecik jaj. Widzimy, że kolonia powoli wybudza się do życia. Generalnie jest tutaj wszystko całkiem dobrze, i co słuchajcie, generalnie te nigery u mnie długo już nie zabawią, ponieważ w planie mam je albo sprzedać, albo komuś oddać w, w tym roku. Jeszcze nie wiem, co z nimi zrobię, ale po prostu nie chcę ich hodować, ponieważ no, generalnie nigery po dłuższym czasie stają się nudne. I ja jestem właśnie tym przypadkiem osoby, która już znudziła się tymi nigerami po roku ich hodowli i po prostu będę myślał, co zrobić z nimi dalej? I skoro już o nich sobie opowiedzieliśmy, myślę, że możemy przejść do myrmiki. Także jak widać, jesteśmy już przy myrmice, słuchajcie, które te mrówki właściwie ciągle są aktywne. Nawet yy, ich, o ile dobrze pamiętam, dzień po wyciągnięciu ich z lodówki, one sobie tutaj słuchajcie, yy, dalej chodzą i teraz patrzę, co się tutaj zmieniło na arenie, bo jeszcze yy, nie patrzyłem na arenę właśnie u yy, myrmiki i widzę już, że na pewno jest tutaj miód którego nie chcemy, ponieważ jest on sprzed, słuchajcie, dwóch miesięcy. Bo stwierdziłem, że go tu zostawię. Dlatego to bierzemy. I widzimy również w tym miejscu ogromny śmietnik. Tu widzimy jakieś trupy, generalnie tego typu rzeczy. I nie chcemy tutaj, oczywiście, tego. Dlatego to, co musimy zrobić, to jest odsunąć elementy wystroju. Czemu tego nie zrobiłem? Słuchajcie, w przypadku Nigerów, czemu od nich nie wziąłem tych śmieci? Nie wziąłem tego, ponieważ i tak za ten tydzień im arenę będę wymieniał, więc tak naprawdę nic im się nie stanie, jeśli jeszcze ten tydzień pociągną na tej arenie zasyfionej. Słuchajcie, fluon na tej arenie to jest chyba jedyny u mnie przypadek, gdzie nałożyłem ten fluon mrówką chyba z Pół roku temu, może chyba na pewno dłużej, i on dalej trzyma mrówki nie mogą przez niego y, absolutnie prze przejść. Wszystko jest OK tutaj i co? Przekładamy je, y yeah. teraz w to miejsce, cały ten wystrój, właściwie to możemy sobie umieścić w tym miejscu. Y I co, słuchajcie, tu widzę chyba jeszcze jednego trupa, ale poczekam aż mrówki go sobie stamtąd wyniosą, bo. Pensetom tam teraz nie sięgnę i przechodzimy standardowo już do karmienia mermiki. Mermika dostanie tak samo jak wcześniej, czyli na kawałku folii dostaną one dosyć sporo miodu oraz również tak jak w przypadku nigerów całego mącznika. Dobrze, tak, więc mermika ma już to nałożone na folijce, więc jedyne co musimy właściwie zrobić, to słuchajcie przełożyć im to. Z mojego biurka właśnie w to miejsce. No i co? Mrówki się już tym zajmą. Myślę, że mączniki wchłoną całe. Jak będzie z miodem, tego nie wiem, ale pewnie słuchajcie, po dwóch miesiącach, można by powiedzieć, diety bez miodu oraz mączników, to myślę, że wsuną tego znaczącą większość. Z takich zmian na arenie oprócz tego wielkiego śmietniska u właśnie. Myrmiki to właściwie chyba nic się nie stało. Słuchajcie, to śmietnisko, które było w tym miejscu, ten śmietnik, on e, pozostał nadal i w tej kwestii nic się nie zmienia. Natomiast w kwestii gniazda, nie wiem czy pamiętacie, ale słuchajcie, e, to jest probówka, do której miały się podczas zimowania, albo nawet jeszcze przed zimowaniem przeprowadzić e, myrmiki. I jak stała pusta, tak stoi dalej pusta. Podczas zimowania, słuchajcie, zaglądałem do nich chyba ze dwa razy. I widziałem, że tutaj nawet siedziało kilka robotnic, ale stanęło na tym, że jest tutaj chyba jakiś trup na samym środku i jest nawalone trochę piasku. Ale oczywiście będziemy czekać na to, aż mrmika się tutaj przeprowadzi. Ponieważ w jej głównej probówce woda się powoli kończy. Z czego jestem szczęśliwy, ponieważ już będą musiały się naprawdę przenieść tam. I co po odsłonięciu widzimy? kilka robotnic. Wszystkie, słuchajcie, siedziały przez hibernację w jednym miejscu, czyli o tutaj. Tutaj znajduje się ich, można by powiedzieć, główne miejsce pobytu. Jeśli ktoś by nie pamiętał, jest tutaj pięć królowych i nie wiem, czy pamiętacie tego samca, którego tak bardzo nie lubię i właściwie nie wiem, czy on tutaj jest, bo jeszcze go nie zauważyłem ani razu, ale z takich fajnych kwestii, jak widać, mamy tutaj masę ale to masę larw, z których w przeciągu najbliższych, myślę, że dwóch miesięcy wylęgną się nowe robotnice. I a propos tej wody, o której mówiłem, zostało jej dokładnie tyle. Więc na probówkę tych rozmiarów tyle wody to jest bardzo mało w porównaniu do mojej ręki. Probówka jest taka. Eee, więc co? O mermijce sobie opowiedzieliśmy. Przechodzimy w tym momencie do eee, najdłuższej części filmu, czyli do podpinania probówek do ich aren. Słuchajcie, obawiam się, że może mi to potrwać dosyć długo, ponieważ do podpięcia mamy aż pięć kolonii. I co? Myślę, że na sam początek możemy zacząć od Camponotus Ligniperda. Tak więc jeśli chodzi o to, co stało się u Ligniperd, to słuchajcie, ta część probówki jest oczywiście pusta. Natomiast jeśli odsuniemy tą część, to już widzimy odwog robotnicy i wszystkie Słuchajcie, cała kolonia siedzi w tym miejscu. Jak widać wody już praktycznie rzecz biorąc nie mają. Będą musiały jak najszybciej zmienić tą probówkę. I co, słuchajcie, potomstwa nie widać, aczkolwiek nie jest, słuchajcie. W tym miejscu jest trochę larw, ale nie będę nimi obracał, żeby ich po prostu za bardzo nie stresować. Natomiast to słuchajcie, wszystkie robotnice przeżyły, więc jest generalnie dobrze. W tym filmie nie robimy zbliżeń. Bo po prostu zabrakłoby nam czasu na to, a musimy zrobić bardzo dużo rzeczy. Na przykład musimy podpiąć te ligniperdy do ich starej areny, chociaż będę już powoli myślał dla nich nad czymś lepszym, ładniejszym. Także to, czego będziemy potrzebować do podpięcia ligniperd, jest to, uwaga, wężyk, trochę waty oraz penseta. Na początku bierzemy dosłownie trochę waty, robimy z nich, robimy z niej właściwie małą kulkę. Kulkę wpychamy tutaj, żeby po prostu, kiedy będziemy tą część podpinać do kamponotusów, żeby nam one nie uciekły. Teraz, słuchajcie, wypadałoby owinąć ten wężyk tą watą, żeby po prostu był on ładnie uszczelniony. Tyle myślę, że powinno wystarczyć. Bierzemy w tym momencie długą pensetę, którą wyciągniemy im starą watę. Jeszcze przy okazji wyczyściliśmy im troszeczkę e, probówkę. I co? Wkładamy w to miejsce. Oto e, wężyk. I następnie, za pomocą małej pensety, wpychamy im tutaj nową świeżą watę. Dlatego te probówki będą teraz troszeczkę e, odświeżone. E, no i co? Tym was, was już nie będę nudził, bo chyba każdy widział, jak się to wpycha. Tak więc skoro wężyk już mamy podpięty, słuchajcie, możemy wyciągnąć ich starą arenę, wyciągnąć tą watę, ponieważ nie sądzę, żeby mrówkom chciało się stąd wyjść oraz podpięcie ich tutaj. Oczywiście jak widzieliście, ligniperdą kończy się powoli woda, dlatego też w najbliższym czasie spodziewajcie się również filmu z podpinaniem nowej probówki dla nich i co? Bierzemy im ten stary, z tą starą podkładkę pod jedzenie. Bierzemy słuchajcie nową i nakładamy. Jedyne, co teraz wypadałoby zrobić, to położyć im to tutaj i po prostu, jeśli będą one chciały, to przyjdą sobie tutaj, zjedzą trochę miodu, może wezmą troszeczkę mącznika i ponownie z kolejną kolonią słuchajcie skończyliśmy czyli właśnie z ligniperdami. I co? Myślę, że w tym momencie możemy przejść do kolejnej kolonii i będzie to kolonia Lasius flavus. Słuchajcie, przy Flavusach już będzie trochę ciekawiej, ponieważ musimy im podpiąć portal probówek oraz nową probówkę z wodą i niestety nie zobaczymy ich, bo jak widać zawaliły sobie absolutnie całą probówkę. Piaskiem, Ale z tego, co zaobserwowałem, to większość robotnic przeżyła, przeżyła również królowa i mają tam dosyć duży pakiet larw. Tak jak już wspomniałem, w ich przypadku zastosujemy e, portal probówek, który będzie służył im za arenę. I słuchajcie, plan jest taki, żeby do tego wężyka podpiąć kolonie, natomiast do tego nową probówkę z wodą, bo no u Flawusów generalnie z wodą też jest problem. Bałem się, że przez zimowanie może im się skończyć, ale na szczęście jeszcze tej wody zostało. Tak więc myślę, że pierwsze możemy podpiąć same Flawusy. Będziemy tutaj postępować podobnie jak w przypadku lignipert, czyli weźmiemy sobie zwikę z waty oraz wytkniemy ją im tutaj, aby żadnemu Flawusowi... Nie przyszło nawet na myśl, żeby nam tutaj uciekał. I co podobnie, nie wiem ile razy już powiedziałem to słowo, ale podobnie jak u Ligniper. Owijamy ten wężyk. No właśnie wysypał mi się piasek z tego wężyka, który flawusy sobie tutaj naniosły. No trudno. Będę to sobie musiał potem wyczyścić. Natomiast teraz musimy się zająć samymi flawusami. Które znajdują się w tym miejscu, i musimy podpiąć im tą probówkę do portalu. Więc co? One tutaj mają więcej waty, ponieważ no, dało mi się tutaj generalnie trochę więcej przy ogarnianiu kolonii do hibernacji, ale to poszło lepiej nawet niż u Camponotusów. I co? Słuchajcie, bierzemy znowu małą pensetę oraz. Sam wacik, dajmy to tutaj. Teraz to pięknie zamykamy. Nawet słuchajcie, weszło mi to tutaj idealnie. I mamy w tym momencie już gotowe flawusy do podpięcia, ale oczywiście musimy jeszcze podpiąć nową probówkę. Tak więc można by powiedzieć, wszystkie moduły mamy już gotowe, dlatego pierwsze podepniemy sobie probówkę pustą, do której mam nadzieję, że przeprowadzą się w najbliższym czasie flawusy. I w tym miejscu mamy nową probówkę z flawusami, które jeszcze w niej siedzą, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni. Jak widać mamy tutaj w popłochu, jak widać mamy tutaj w popłochu biegające żółte mrówki, więc wszystko jest dobrze oprócz tego popłochu oczywiście. I co? Podpinamy im to teraz? Dobrze. Flawusy są już podpięte i jest parę rzeczy, które po podpięciu musimy zrobić. Po pierwsze oczywiście zakładamy im zaślepkę na tą probówkę aby w niej miały większy komfort i żeby po prostu z tej wyniosły się tutaj, bo już naprawdę nie wiem ile mam czekać na to. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jest nałożenie im jedzenia, które sobie przed chwilą przygotowałem. Mają troszeczkę to nieproporcjonalnie, ponieważ na takiej dużej folii mają takie dwa kawałki mącznika i trochę miodu, ale nic się nie stanie złego z tego powodu. Myślę, że im to nawet trochę obrócę żeby przy wyjściu to miały od razu, jest dobrze i ostatnią rzeczą musimy po prostu, słuchajcie, zamknąć im to, żeby na pewno nie wyszły stąd, bo wtedy mogłaby się im po prostu stać krzywda, dlatego lepiej sobie to dokręcić. Dobrze, tak więc flawusy mamy szczelnie zamknięte i przechodzimy do Przedostatniej kolonii na dzisiaj. Następną kolonią w kolejce są Herkuleanusy, które jak widać jeszcze się do końca nie wybudziły z zimowania, ale już jakieś tam oznaki życia mają. Słuchajcie, jeśli chodzi o potomstwo, to tam u nich na dole widać już jakąś larwę. Wszystkie robotnice przeżyły, czyli wszystkie trzy oraz oczywiście królowa. Jeśli chodzi o jakość probówki, to jest jeszcze, wygląda po prostu. Jak nowa, i będziemy im podpinać oto tą arenę. Myślałem, żeby ich nie podpiąć do portalu probówek, ponieważ są trzy robotnice, ale już stwierdziłem, że dadzą sobie w tym radę. Ja, jak się rozwiną, to po prostu będzie to dla nich arena idealna. Natomiast w przypadku formiki, której, którą będziemy ogarniać za chwilę, jej już podepniemy, słuchajcie, zamiast dużej areny, portal, ponieważ po prostu duża arena się. Nie sprawdzała, na portalu probówek, yy, przynajmniej je raz na jakiś czas będę ją widywał. Ale teraz znowu mamy zadanie troszeczkę utrudnione, ponieważ wężyk już jest w tym i się go nie da wyciągnąć, bo uwierzcie, próbowałem, ale tak go wcisnąłem, że yy, naprawdę nie da się, więc po prostu będziemy to musieli zrobić tak stacjonarnie. Więc co, muszę to teraz owinąć watą. Oraz jak otworzę tylko próbówkę u herku, będę sobie musiał ją szybko włożyć właśnie w tą watę, żeby na pewno mi nic nie uciekło. Tak więc herkulanusy zostały już pancernie. Podpięte. Jak widać, królowa się tutaj troszeczkę obróciła, ale absolutnie nic jej dalej nie grozi. Ona sobie zaraz wstanie i wszystko będzie ok. Natomiast, tym mrówkom oczywiście również musimy dać jedzenie, ale jeszcze zanim karmienie, musimy nasunąć im tą zaślepkę, żeby czuły się jak u siebie, żeby miały tam. Zwyczajnie ciemno, i nakładamy im miód razem z mącznikami. Jedzenie dla nich zostało już ogarnięte, więc nie pozostaje nam nic innego jak po prostu włożenie im tutaj na tym podstawku z e, pleksi e, mącznika razem z e, miodem. Słuchajcie, one sobie tutaj za chwilę wyjdą i będą jadły, natomiast chciałbym się pochwalić. Właściwie nie ma tutaj czym się chwalić, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale. E, Odpadło mi to kółko wentylacyjne z tej areny i miałem to przez okres zimowania mrówek naprawić, ale jak widać, jak nie było przyklejonego tego kółka, tak dalej nie jest, więc po prostu zostawię im to tak i będę mieć nadzieję, że nie uciekną. Chociaż słuchajcie, wątpię w to. Nawet jeśli byłoby to więcej niż jedna mrówka, to e, nie podniosą tego e, kółka wentylacyjnego. I w tym momencie przechodzimy do ostatniej kolonii, którą. E, musimy dzisiaj ogarnąć, czyli do e, formiki fuski. Także jesteśmy przy formice w fusce, która dalej ma zaślepkę formikę cinrea, bo nie chce mi się jej zmienić. E, I co słuchajcie, na tym słabej jakości zbliżeniu widzimy, że jest tam królowa, jakiś mały pakieci jaj w tym miejscu oraz e, sześć robotnic, e, więc co? Szczerze Wam powiem, że ich się obawiam najbardziej, ponieważ e, formika jak to formika są czasami trochę narwane i potrafią sobie pobiegać, więc będziemy przy nich uważać. Mrówki te, podobnie jak u flawusów, dostaną portal probówek. Więc słuchajcie, tego Wam już nie będę pokazywał, bo wygląda to tak samo jak przy flawusach, więc po prostu jedyne co zrobię, to odpalę Wam tutaj timelapsa. to co potrzebujemy jeszcze zrobić jest to słuchajcie zatkanie tego oto otworu aby po prostu mrówki nie miały możliwości jak stąd wyjść więc zatykamy to oczywiście niczym innym jak ponownie watą watę to tutaj musimy dosyć mocno wcisnąć bo nie chcemy oczywiście inwazji formiki fuski. Właściwie ja nie chcę inwazji formiki fuski u mnie w pokoju. Więc dobrze. Mamy już gotowy taki korek, który następnie wciskamy z powrotem tutaj. Mrówki przez to się nie przegryzą. Dlatego co? Już słuchajcie ostatnim elementem w dzisiejszym filmie będzie nakładanie jedzenia właśnie formice. Także jedzenie dla formiki prezentuje się w ten oto sposób i co? Wkładamy im to tutaj, następnie bierzemy pokrywkę. Aha, oczywiście jeszcze musimy im wyciągnąć ten korek bezpieczeństwa, można by powiedzieć. I co? Zamykamy. Musimy to jeszcze oczywiście zakręcić, żeby mrówki były bezpieczne w swoim formikarium. I co? Po zamknięciu im tej. Probówki za ślepką, słuchajcie. Właściwie skończyliśmy dzisiejszy odcinek. Chociaż jeszcze naprawdę ostatnią rzeczą, którą chciałbym się z wami podzielić, jest ta oto probówka. Jak pamiętacie, strasznie nie, nie lubiłem tej maniki, bo około rok wychowywała larwy, których ostatecznie nie wychowała, i słuchajcie, zakończył się żywot tej maniki. Zginęła ona z larwami, które. Tyle wychowywała, niestety nie wychowała ich. I co? Poproszę o, oczywiście o znicz w komentarzu dla Maniki Rubidy. I co słuchajcie, właściwie z dzisiejszego materiału e, byłoby by tyle. Reasumując wszystko, co dzisiaj ogarnęliśmy, słuchajcie, zaktualizowaliśmy sobie mniej więcej co się dzieje u kolonii, podpięliśmy im areny oraz oczywiście e, nakarmiliśmy. E, I co słuchajcie, jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli podoba Wam się to co robię i chcielibyście zostać ze mną na dłużej, gorąco zachęcam do kliknięcia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby przychodziły wam wszystkie powiadomienia o moich nowych materiałach. Jeśli mielibyście jakieś pomysły na filmy bądź po prostu pytania do mnie, również gorąco zachęcam do pisania w komentarzach oraz przypominam, że odcinki w każdą sobotę o godzinie 20.00 i słuchajcie, mam dla Was pewną niespodziankę po zimowaniu, czyli od marca przez cały marzec filmy będą się ujawniać dwa razy w tygodniu, czyli we wtorek oraz w sobotę o godzinie 20. Słuchajcie, w sobotę można by powiedzieć, że będą to takie standardowe filmy aktualizacyjne, jakieś paczki, tego typu rzeczy. Natomiast już w ten wtorek na kanale zobaczycie tak zwanego przeze mnie shorta, czyli po prostu jakiś krótki film z hodowli, będzie on miał w granicach 5-10 minut. Natomiast przez Resztę marca we wtorki o godzinie 20 będzie się, słuchajcie, ukazywał mój nowy projekt, o którym mówiłem Wam przy okazji e, omawiania przyszłości kanału. I co słuchajcie, z mojej strony byłoby to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć. Do następnych odcinków. Papa! Pa.